Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Masochisty. Ostatnio posypało się tych dobrych bitewek, masterek, sporo wpadło, no i udało się fartownie również bić odznakę mistrzowską na SU-14-2. Skoro jest masochista, to musi być masterka. Więc spójrzmy sobie na tą bitewkę, ponieważ no, ciężko wbija się masterki na artach, tak myślę, od 8 do 10 tieru. Schodzi zawsze z tym długo, no i w sumie trzeba mieć po prostu szczęście i tyle. Tutaj żadne umiejętności nie wchodzą w grę, wyłącznie kwestia tego, jak ułoży nam się bitwa, czy będzie na tyle długa i na tyle będzie można postrzelać sobie w cokolwiek, żeby naklepać tych uszkodzeń, ogłuszeń i wszystkiego innego. Ja tak jak zawsze powtarzam, na artach grać nie potrafię, więc każda masterka mnie cieszy. Widzicie, latam po tej mapie, zamiast się skupić na czymś, to latam. Nie strzelam, no taka jest właśnie moja gra na arcie. Nie mam cierpliwości, nie mam skilla. Więc tak to wygląda. No dobra, ale zaraz sobie przyjrzymy się parametrom. Na razie będzie strzał chyba w panterkę. Proszę bardzo, 365. Nie wspominałem, że w Plutonie jestem z Punchem i z Durwardem. Gram 8 tierami, ja mam najłatwiej, ponieważ klikam. No i dobra, spójrzmy zatem sobie na te pociski. Dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to pociski odnakowo burzące, które mają uszkodzeń średnich 1050, ale przy penetracji 52, więc wiemy, że taka penetracja zazwyczaj się nie zdarza. Drugi rodzaj, które mają więcej metrów rażenia, zobaczcie, od zaledwie 1,5 metra. Wszystko to samo, więc nie opłaca się na nich grać. Wozi ten pojazd zaledwie 16 pocisków, więc całkiem niewiele. Na razie na moim koncie jeden strzał za 365, no i oczywiście klikając artą, o, teraz będzie strzał w ciemno. Wyglądało to, jakby ten pocisk w powietrzu się rozpadł, ale nie wiem, nie znam się. Przeładowanie to około chyba tam 36 sekund, z tego co pamiętam. Tutaj chyba jakieś błędy powtórki, tak mi się wydaje troszkę. Tak, ja tak chyba raczej tutaj aż się... To jakieś błędy powtórki z kamerą. To, że latam po mapie, to jest oczywiście fakt. A słuchajcie, tutaj, dobra, już wszystko wiem. W tej bitwie był taki bug, taki feature, w którym nie byłem w stanie przejść w zwykły tryb celowania i musiałem coś kombinować, czekać, aż nastąpi całkowite przeładowanie i dopiero wtedy była szansa na... Więc takie utrudnienie, no takie utrudnienie. Carnaval Action X. 336. Tak, w tej bitwie właśnie był taki błąd, tego to pamiętam, że bardzo mi się ciężko grało. Nie mogłem się wcelować, zanim nie nastąpiło pełne przeładowanie, więc słuchajcie, no nie moja wina przy tym lataniu kamerą. Taki mamy klimat. Widzicie, znów o jakiś problem, nie pojawiały się te skupiające linie. Tam trzeba było przechodzić te tryby, raz w taki tryb, raz w taki tryb. No jakieś dziwne cuda, tu jakaś rameczka się pokazuje. Również tego w czasie bitwy nie było. Wina, oczywiście, powtóreczki. Skupiamy sobie na T49. 1031. No, fartowny strzał z penetracją, co mówię, nie zdarza się często, chociaż w tej bitwie będę takich strzałów chyba dokonywał jeszcze przynajmniej sztuk jeden. Na razie na moim koncie 1700 uszkodzeń, więc całkiem już fajnie. I 369 po ogłuszeniu. Znowu latamy po mapie, tam w międzyczasie zginął nam Durwi na swoim ulubionym T-92. Pancho wciąż żyje, więc coś tam może poświecić. No a ja skupiam 2 do 6, więc generalnie ta bitewka powoli nam się składa, więc chyba czas po prostu kończyć lufy. 243, no do skończenia troszkę nam zabrakło. Jeśli ktoś nie lubi oglądać bitewek na arcie, czemu się kompletnie nie dziwię. Nie będę oczywiście w żaden sposób zły, że taką bitewkę sobie odpuszczacie, no bo arta to arta. Klikanie, patrzenie satelity, nic specjalnego kompletnie. Jedyna atrakcja w tej bitwie to jest po prostu ta odznaka mistrzowska i ewentualnie no pokaz, w jaki to udało się, no może nie zdobyć, ale po prostu wyklikać. Celowanie chyba w mudsa. Spleszyk, także coś tam może za 2-3 stówki. Wlazło na koncie około 2000 uszkodzeń, 4 do 6 emocje tradycyjnie jak na grzybach. Przeładowanie, skupianie i kliknięcie jednym paluszkiem i mamy już oczywiście jakieś
uszkodzenia, bez robienia żadnego manewru. Celuję teraz w tą T10, co by zacząć te lufy delikatnie kończyć, ale sojusznik wykańcza, więc ja już nie muszę się starać. Teraz ciekawa sytuacja, zobaczcie, obiekt 263 zaczyna jechać na Puncha, przynajmniej tak nam się wydawało. Puncho tutaj za chwilkę będzie wzywał pomocy, że jedzie na niego 263. Tak jest, spójrzcie, ponad 1000 HP. Puncho tutaj na 500 HP, sytuacja trudna. 1500 ma ten obiekt. Celowanie z wyprzedzeniem. I proszę bardzo, no perfekcyjny strzał, no trzeba przyznać, jak na artę, strzał bardzo ładny. Puncho tam wyszedł z ogromnych tarapatów, sojusznik, jeden strzał, drugi strzał i ja za prawie 1000 wykańczam tego obiekta, bardzo fajna akcja. No i dzięki temu, słuchajcie, na liczniku zrobiło się prawie 3000, więc naprawdę ładny wynik jak na arciochy. Zużyłem dopiero 7 pocisków, więc całkiem naprawdę ładna, bardzo ładna średnia. Wychodzi 6 do 8, więc ta bitwa cały czas jeszcze jest do przegrania. Celowanie teraz w T55A. 329 dokładam, więc delikatne 300 do uszkodzeń i już na moim koncie prawie 3300, więc nie jest źle. 7 do 9, bitwa nam się kończy za 4 minuty. Czy ją wygramy, czy też nie? Mówiąc szczerze, nawet specjalnie nie pamiętam, także sam jestem ciekawy, jak to nam się rozstrzygnie, bo ta bitewka była grana jakiś już czas temu. Latam tradycyjnie po mapie. O, widzicie, znów nie ma widełek do skupiania. Taki feature'ek. O, proszę bardzo, nic nie ma i dopiero jak skończy się przeładowanie, dopiero pojawią się widełki. O, właśnie. Tutaj cały czas patrzyłem tymi widełkami, chyba dlatego on jest cały czas skupiony, ale pewnie zaraz będę latał po mapie. No, teraz dużo cierpliwości z mojej strony. Już się cierpliwość, zobaczcie, skończyła. Taka jest właśnie moja gra na arcie. Kilkanaście sekund to jest max. Puncho kończy teraz Conquerora. 8 do 9. Bitwa zaczyna nam się układać. Wszystko wraca delikatnie pod kontrolę. Tutaj ten paton. Jakby coś wyspotował, to byłoby cudownie, ale czy coś wyspotuje? Zobaczymy. 9 do 9. Niewiele czasu na wykończenie wszystkich maszyn wroga. Pomagam jak mogę. Skorpionik teraz tutaj chyba będzie coś kombinował. Nie ma oczywiście przestrzału. No Su-14-2 zwany autobusem ma bardzo niski... Aj, widzieliście to? Trafiłem w jakąś wieżyczkę. A mogło być tak pięknie? A mógł być ten skorpion na jakiegoś one-shotka? No niestety, tym razem pocisk poniosło po wieży. No szkoda tego strzału. Nie wszystko się może w bitwie udać. A kończąc myśl, te arty radzieckie, przepraszam, że ziewam, ale to chyba przez to, że oglądam tą powtórkę na arcie. Arty radzieckie mają no, wyjątkowo płaski tor lotu pocisków, więc ciężko. O, strzelam sobie jeszcze w krzaczka, a nuż coś tam wejdzie. Ciężko nim przestrzelić jakieś przeszkody po prostu. W porównaniu do CGC-ka, który wrzuca prawie że płasko, no ten leci pocisk szybko, ale jednak płaściutko, więc to jest czasami problem, aby no, jakieś trudne strzały wykonywać. Na razie mam 3200 widocznych, 10 do 10, minuta, półtorej minuty do końca tej bitewki, no ten paton by się przydał, żeby się ruszył, bo tak cały czas w jednym miejscu od 9 minut przydałoby się coś przeatakować. Proszę bardzo, jest Pantera, paton tam wkracza do akcji. Pantera się majtnęła, próba strzału. W tym czasie panterka sobie pojechała, no niestety takie życie klikacza. Tutaj dużo już ogrysków jest, więc móc jest na ogryska właśnie. Skorpion był na ogryska, T55A ma troszkę więcej HP, ale generalnie już jest wszystko dobrze. Została minuta do końca bitewki, na moim koncie cały czas 3200 zaledwie widać, więc niewiele, może te strzały w ciemno coś tutaj delikatnie pomogą. Znowu nie ma tego przestrzału. Właśnie tutaj wszystko nam zasłania. Kończymy przeładowanie. Będzie na pewno próba z mojej strony. Jakiegoś chociażby spleszyka. O właśnie. Za 380 dobrej to i na koncie prawie 3700. Progetto, czy skończy T55A? Jeden strzał, T44, coś tam poprawia i Progetto kończymy. Spójrzmy sobie zatem na screeny końcowe. No i niespodziewanie, bardzo niespodziewanie w tej bitewce wpada odznaka mistrzowska. Wsparcie i chyba medal Gora.
4207 uszkodzeń, więc tam troszkę na tym blindzie musiało wleść. Jeden frag dało no 1235 bazowego expa, co wystarczyło na masterkę. 12 strzałów oddanych, 3 bezpośrednie, 9 ze splashem, ogłuszenia tam około 200 sekund, dystansu brak i z kątem premium 44 000 do przodu. Także ja się, słuchajcie, bardzo cieszę. Czołg już sprzedany z Art, zostało mi w WOT-ie chyba zaledwie dwa czołgi, właśnie dziewiątka, dziesiątka radziecka, żeby zakończyć w ogóle przygodę z Artami. Mieć wszystkie masterki na wszystkich Artach, byłoby to naprawdę fajnym dokonaniem. Jeszcze pewnie z pół roku i się uda, także na razie tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć!